przejdźmy do punktu 5.4. Uchwalenie planu finansowego wydatków dzielnicy na rok 2013. Proszę Państwa, projekt zarządu dzielnicy. Ja chcę powiedzieć tylko tyle, że w miesiącu wrześniu została podjęta uchwała w sprawie propozycji projektu planu finansowego wydatków dzielnicy na 2013 rok przez Wysoką Radę. W związku z faktem, że w dniu wczorajszym został uchwalony budżet przez Radę Miasta Krakowa na rok 2013, jesteśmy zobligowani teraz uchwalić nie projekt, tylko plan finansowy wydatków dzielnicy na 2013 rok, który jest zgodny z projektem przyjętym w miesiącu wrześniu. I taki plan finansowy wydatków na rok 2013 na kwotę 34 tysięcy złotych zarząd dzielnicy przedstawia Państwu do akceptacji. Projekt uchwały zarządu był opiniowany przez komisję rewizyjną Rady, w imieniu której głos zabierze Pan Przewodniczący Darek Jaworski. Bardzo proszę. Komisja rewizyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zarządu. Dziękuję uprzejmie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos na temat projektu tejże na temat tejże uchwały? Nie widzę. W związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa radnych, będę liczył, kto się wstrzymał od głosu. Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie, czyli 21 głosów za. Dziękuję bardzo. I przystępujemy, proszę Państwa, do tych dwóch punktów, które żeśmy na początku sesji wprowadzili pod obrady. Wysokiej Rady punkt 5,5.